Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w tym tylko porozmawiamy sobie o reszcie hooków dostępnych w komponentach funkcyjnych. Nie będę ich dokładnie przedstawiał, natomiast powiem do czego służą i kiedy ich używać. Nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja zapraszam do odcinka. Jak widzicie, mam odpaloną dokumentację Reacta. Tutaj są przedstawione wszystkie hooki, które są dostępne w Reakcie. Oczywiście oprócz tego możecie tworzyć własne hooki, natomiast tego nie będziemy robić w tym kursie, ponieważ już troszeczkę bardzo odbiegam od Gatsby'ego, więc tych lekcji wyszłoby naprawdę dużo, ale takie podstawowe rzeczy z Reacta chciałbym Wam pokazać. Także poznaliśmy już takie hooki jak UseEffect, UseState oraz UseRef. Kolejne dwa hooki to UseContext oraz UseReducer, czyli tutaj mamy UseContext oraz UseReducer. I to są dwa kolejne bardzo popularne hooki. O tyle ile o hooku UseReducer mógłbym powiedzieć już teraz, to tyle UseContext jest troszeczkę bardziej związany bezpośrednio z kontekstem w Reakcie. Na ten moment pominiemy sobie omówienie działania tych dwóch hooków, z tego względu, że będzie je o wiele łatwiej zrozumieć, jeżeli będę tłumaczył je na kontekście. Także tym zajmiemy się w jednej z przyszłych lekcji. Hooku UseCallback, czyli tutaj widzicie ten hook UseCallback, w ogóle to jest po polsku specyfikacja, jest bardzo dobrze napisana, no możecie sobie po prostu to przeczytać, ale używamy go wtedy, kiedy chcemy, żeby nasza funkcja zapobiegła niepotrzebnym rerenderowaniu się komponentu. Dzięki temu hookowi funkcja zmieni się tylko dlatego i tylko wtedy, kiedy zmieni się jedna z zależności, które uwzględnimy. No i to działa mniej więcej jak w UseEffect, czyli macie tutaj funkcję, czyli callback, no i tutaj się coś dzieje. Natomiast tutaj jest ta lista zależności i jeżeli coś się stanie z tą listą zależności, no to po prostu wtedy wywoła się ta funkcja. Tu jest bardzo fajne zdanie, ponieważ useCallback, no i tutaj macie funkcję, tutaj macie zależności, jest równoważne z useMemo, po prostu tutaj dajecie callback, no i zależności. No i tym sposobem spokojnie możemy sobie przejść do hooka useMemo. No i jak działa ten useMemo? No ewidentnie możemy to przeczytać tutaj, czyli generalnie ta funkcja obliczy ponownie zapamiętaną wartość tylko wtedy, gdy zmieni się któraś z zależności. Czyli jeżeli ta funkcja ma za zadanie coś obliczyć, no to będzie to obliczać tylko wtedy, jeżeli zmieni się jedna z tych zależności. I jak widzicie, ma to za zadanie uniknąć kosztownych obliczeń przy każdym renderowaniu. Także myślę, że fajny hook, no i w sumie wydaje mi się, że nie trzeba nic dodawać. W dalszej części kursu spróbujemy zrobić jeden przykład z tym hookiem. Każdy z przedstawionych hooków jest jednym z najpopularniejszych, natomiast hooków jest jeszcze kilka. Jak widzieliście na samym początku, już przewijam, tylko ciekawe czy ja to znajdę. Okej? To tych hooków jest jeszcze 3. Tak samo przypominam jeszcze raz, musicie wiedzieć, że hooki możecie tworzyć sami, tak zwane customowe hooki. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w specyfikacji, czyli tutaj, tworzenie własnych hooków. O tych hookach, tym oraz tym, polecam sobie tylko poczytać. Z reguły często ich nie używacie, to znaczy tak mi się wydaje przynajmniej, chyba że macie jakieś specyficzne projekty. Natomiast w tym odcinku tyle, zapraszam do kolejnego, trzymajcie się, cześć.